Cześć, tu Hania. Dzisiaj ze mną w studiu Magda. Jest u nas bardzo kolorowo, bo mamy dla Was wyprawkę od Faber-Castell. Tak, będziemy dzisiaj testować najróżniejsze rzeczy, a szczególnie nowości. Takie, które sobie leżą na półkach, a nie zawsze możecie do nich zajrzeć. A my to wszystko przetestujemy i zobaczycie, co jest fajnego. Od czego zaczynamy? Zaczniemy od flamastrów. Można je układać w taką ładną, tęczową girlandę, jakby. No i nie potrzeba piórnika do szkoły. No, można tak wyglądają. Sobie ułożyć. To się nie pogubi, więc mamy plusy. Łączą się z kówkami, tak? Tak. Jakbyśmy się troszkę zdenerwowali, że może to się rozłączyć, mamy dodatkowe przyczepki, które montuje się bardzo prosto. A z tego możemy zbudować najróżniejsze budowle. Tu zobaczcie, jest taki pirat. O, Hania zrobiła w ogóle taki zestaw kreatywny. Tak, bo tu są takie dodatkowe do wypychania elementy. Akurat ja zrobiłam kokosa, bo był w tych flamastrach. Ale możecie sobie coś wyciąć i potraktować to jako pacynki, jako najróżniejsze kolory. Jeszcze pokaż, jak tam się rozłącza i złącza to. O, można takie później, jeśli, można sobie gdzieś tak ułożyć jakieś takie, o, do góry tam gdzieś pójść. Czekaj, daj mi jeden kolor. Skówki się nie zgubią. Pokaż. O, mam jeden kolor. No i piszą wygodnie. Można tak kłaść, o, wtedy. Bardziej na płasko, szerzej, tak? Tak. Albo pionowo jest wtedy cień. Tak. O, okej. No dobra, no tak to wyglądają flamastry. O czym jeszcze opowiadamy? Kolorowym. A co na tobie zrobiło duże wrażenie? Opowiadaj. Pędzelki i farbki. No to pokaż. Zobaczcie, tu mamy taki zestaw i pędzelki. Ja tu mam już otwarte. To wcale nie jest tak, że ten pędzelek na przykład taki czerwony. No. Maluję na czerwono, tam zielony na zielono, fioletowy na fioletowo, żółty na żółto. Tylko po prostu w włosie jest takiego koloru i możemy na przykład czerwonym malować sobie coś żółtego, żółtym coś czerwonego i tak dalej. A to są takie piankowe, słuchajcie, tak, żeby elementy do trzymania. Żeby wypracować u niektórych dzieci, niektóre dzieci trzymają tak pędzel, o. Żeby wypracować takie ładne trzymanie, o tak. To farby przetestujmy, tak. To od razu pokażemy, jak pędzle się sprawdzają. A od razu cztery grubości w jednym opakowaniu. Mamy takie łatwo zdejmujące się gumowe. To poczekaj, najpierw wyjmijmy z opakowania. Poczekaj, tak wyglądają farby, otworzymy je. Mają przezroczyste opakowanie, to widać, jakie są kolory. Tu mamy miejsce. Na podpisanie naszych farb. No i otwieraj. O, z dwóch stron są takie przypinki. Zdejmujemy to. A tu zobaczcie, możemy jeszcze mieszać kolory, takie jest sprytne. Mhm. Możemy sobie, mamy takie mini miseczki do mieszania kolorów. No i co z tych farb można zrobić? Mamy to taki bardzo sprytny pędzelek. No jest to czad. On jest zamknięty, można go podpisać, ale jak się go zdejmie, on jest, schowa się po prostu to się w takim. Pisze. Maluje. Ale jak się później założy, no to te włosie tak się nie rozwala, że nie niszczy się po prostu. Nie niszczy się, tak się nie. A pokaż, co się co charakteryzuje te farby, bo tu mamy farbę białą, z nią będziemy mieszać różne rzeczy, a to ułóż coś z tych farb pozostałych. Tak, to Hania. Są farby, które trzeba sobie zamoczyć tam pędzelek. I wtedy dotknąć to spróbujemy. Farby i łatwo ten. Ułóż najpierw, wiesz? Ułóż, a ja tutaj jeszcze coś pokażę. Bardzo dobrym sposobem i pomysłem jest to, że można sobie w pudełku ustawiać, w jakiej kolejności chce się, na przykład niebieski tu będzie przyczepiony, do tego doczepimy tam sobie czerwony. A ułożysz w kółko taki cały zestaw, nie w pudełku, tylko w kółko, to układaj w kółko. I mamy jeszcze taką specjalną gumową miseczkę, można sobie ją zmniejszać. O. Możecie taki kubek ze sobą zabrać, a on się pojawia. Plum. Zmniejsza się. No. I jest normalny. Okay. Lejemy sobie tu wodę. Lejemy. A ty układaj konstrukcję. Czy już nie mamy zwykłej szklanki, tylko mamy właśnie taki silikonowy, rosnący kubas. Że wszystko, tak, że tutaj. Więcej nam się zmieści. Zobaczcie, ten możemy kubek nie zajmie tak dużo miejsca. Ułożyć na nim pędzelki.
żeby wyschły w kółko łóż. Pokaż je. Nie, a wyjmiesz je wszystkie? Dobra. I łóż je dookoła pudełka. I zaraz przetestujemy, jak tutaj może się malować. O tyle ciekawie, że jak na przykład skończy Wam się niebieski kolor, to ten niebieski możecie kupić osobno. Uzupełnić po prostu dane kolory z zestawu. I dobrym pomysłem jest to, że tu są takie falbanki, na których taki mama położyła, można... Czekaj, bo ja mam taką koncepcję. No dobra, burzę koncepcję. Słuchajcie, to ja tutaj będę malować w tak zwanym międzyczasie i pokażę, mogę coś tutaj? Coś masz poza koncepcją? Masz coś poza koncepcją? Zielony mogę? Ten jasny? Nie. To jest. A ten mogę? Na chwilę. Dobra, te dwa masz. Ojejku, no dobra, bo chciałam Wam pokazać, jak malują. No wow. Intensywne kolory, ładnie malują. Czyli jak mówiłam, nie maluję tylko na fioletowo. Tak, nie maluję na fioletowo. W kubeczku tutaj sobie to odcisnę, zobaczymy jak tam czarny. O. Ładnie te pędzle malują, a ja trzymam za wysoko, widzicie. A możecie sobie, jak chcecie wyżej, to możecie sobie nawet przesunąć tą silikonową, tą mięciutką gąbeczkę i sobie tutaj ładnie porysować. No dobrze, Hania układa, o zobaczcie, jaką mamy paletę podręczną. No i mamy wszystko blisko. Ups. Mamy to? No dobra. To słuchajcie, testujemy dalej. Pędzelek tutaj sobie odkładam. Co my tam jeszcze mamy, Hania? Opowiadaj. Jak już mamy wyjęte farby, to chciałabym pokazać... Kredki? O, te kredki. Dobra. Bo one działają tak, że... To są kredki woskowe, akwarelowe. Tak. Ups. Mamy tu jeszcze takie coś, ale to zaraz o tym opowiem. Dobra, to ty bierzesz, ja biorę pomarańczową, tę czerwoną. Tam czerwoną. I zobaczcie, jak one w ogóle są takie, jak się kończy, to można ją wysunąć. Tak. O tu trzeba przycisnąć i do góry. Przycisnąć i do dołu. A mają tutaj silikon taki, który powoduje, że łatwo się trzyma. Uchwyt jest trójkątny, więc mamy prawidłowe trzymanie danego. To co, zrobimy intensywnie i pokażemy. No to bierz pędzel, ja tutaj coś zrobię jeszcze. Tak, i można zamoczyć sobie zwykły pędzelek w wodzie. O, zobaczcie, jaki jest efekt akwareli po prostu. Widzicie to? Trochę wyżej damy, pokaż. Zobacz, ja sobie tu wezmę. Akurat wziąłem czerwonym w czerwony. O, zobaczcie, co się dzieje. Ta kredka się troszkę rozpuszcza. Robi się jednolite tło. Można kolory też połączyć ze sobą. O, trochę za dużo wody dałam. Troszkę. Troszkę. O. I wtedy to się tak... No można z tej twojej pracy plastycznej naprawdę zrobić cuda. Cudowne. A to są zwykłe można sobie tak kredki. Zrobić takie tło. Niepozorne. Niektórzy pomyślą, że to dla maluchów, a nie. Tu produkt artystyczny, moi drodzy. Ale poczekaj, bo jeszcze zamykane. Nie skończyłam. Jeszcze mamy tak, że... To chyba nową kartkę dalej. Tak, proszę. Można zrobić tak, że maluję sobie zielony. Tak? Opsa. Na to nakładam czarny. Coś Hania będzie czarować chyba. Już chyba wiem co. Opa. I tu mogę sobie zeskrobać w ten sposób. O tak. Na przykład to narysuję sobie jakiegoś tam słoneczko. Bawiliście się w skrobanki? To jest też inna technika plastyczna, bo mamy dwie warstwy. I Hania przedziera się przez tą czarną i wychodzi na przykład zielona. Możecie zrobić wielokolorowe kredki. Możemy zrobić możecie zrobić tęczę i tam namalować jakieś tam wzorki. Jest bajer, jest bajer. Pele, no dobrze, jak już mamy te pędzelki wyjęte, to mamy jeszcze, słuchajcie, kredki takie klasyczne, Jumbo Grip. Wyjmuje 12 kolorów. Pokaż Hanie, czekaj, wyjmiemy tak może wszystkie. O, plum. Opowiedz coś o nich. One są trójkątne. O, pokaż je, Hanek. Dobrze, że są trójkątne, bo też mamy to specjalne trzymanie. Tak, trzymamy prawidłowo. Tak. Mocne kolory. One po prostu się nie przesuwają dzięki temu trzymaniu. A trójkątne. I pomaga nam to, że nie ześlizguje nam się ta kredka. Dlatego i mamy takie coś.
i przez te takie kropeczki nam się ta ręka z tej kredki nie wyślizgnie i ta kredka gdzieś tam nie poleci na ziemię, nie złamie się i tak dalej. Kolor cielisty, słuchajcie, tak. Jak chcecie ludzi malować, to wygodnie zawsze. Tak. Jak się boicie, że kredka się zgubi, no to możecie ją tutaj podpisać. O, no i co, pokazujemy efekt wow? Efekt wow. Efekt wow. Jest efekt wow? To też są kredki akwarelowe, więc zobaczcie, widzicie dobrze? Zobacz jeszcze raz, efekt wow. No i naprawdę malarze z Was będą wyśmienici, tak. A to są kredki takie tło sympatyczne, one mają pracy. Takie specjalne klejenie, które powoduje, że troszkę mniej się będą łamały, a to jest zmora wszystkich uczniów i innych artystów, ale jak już się połamią, co się, mam nadzieję, Wam nie zdarzy, no to co, mamy temperówy. Taką temperówkę mamy śmieszną, taką temperówkę. Gdzie to moja biedroneczka jest? Trzy grubości. Trzy grubości. Więc... średnia, mała i taka duża. Mhm. Ta jest ale no, jak to się wyjmuje, żeby tu wyjąć się nie zmieści, ale tutaj elegancko nam się zatemperuje, bo często macie różnej grubości materiały plastyczne, znaczy rzeczy różne do pisania, kredki. No i cóż, i fajnie, że jest pojemniczek na to, nie trzeba biegać i temperować nad... nad koszem na śmieci. A później, kiedy chcemy już sobie wrzucić ten wkłady, które tam w środku zostały. A jeszcze nie powiedziałam, że w pudełku to w ogóle jest temperówka. Zaraz mam ją tutaj wyłowię. O, jak się zmieniło. No, pokaż jeszcze tą biedroneczkę. O, a tu jest jeszcze temperówka w komplecie razem z kredkami. Pomożesz. To za chwileczkę, a pokaż to. Pokaż to, kochanie. Tu bardzo dobrym sposobem gumka, temperówka. Gumka jest tym. No, kredki raczej... O, masz tutaj. O, ja mam ołówek, to już ci pokazuję ołówek. Taki, słuchajcie, sprytny ołóweczek, trójkątny. Wykręca się. Tak, ja ci tu maluję, a ty sobie ścierasz. Mięciutki, krótki i można go wysunąć, czyk, albo schować. Lo. Gumką się wyciera. Nosek gumkowy. Nosek gumkowy, ale można wyjąć sobie... I w środku mamy wkład do temperów. O, widać? Widać. No i biedroneczka też sobie w brzuchu będzie te wszystkie farfocle nosiła. No dobra, mamy tutaj, czekajcie, tak? Klik, klik. Już pokazałam, jak się otwiera. A, jak mamy gumki i mamy ten ołóweczek sprytny, to jeszcze może te gumki pokażemy, grypowe. No. Co? Ja raz moi koledzy przynieśli właśnie takie podobne do klasy, tylko że szare. I ja mówię... Ale dziwne, wy macie te kredki. Wkręcili to jest gumka. A ja, o matko, o. Wygląda jak kredka trochę. Wygodnie się ściera, ale bo ma to taką gumka. Konstrukcję. O. Tak, bardzo daje radę, daje radę. Taki sprytek, dosyć sztywna, łatwo się bardzo dobrze prowadzi. A jak mamy jeszcze serię grip, to tu jeszcze mamy długopis gripowy. O, mięciutki. Hania, zobacz. Też trójkątny, też z łatwym uchwytem. Można gdzieś tam, o tym jest taki sprytek, że... gdzieś tam zapiąć sobie, gdzieś zapiąć w bluzkę i tam. Tak. Dobra, a zobaczcie teraz tutaj. A to jest, słuchajcie, pióro wieczne, miękkie, wytrzymałe na naukę pisania i o tyle śmieszniej, że będzie widać, jak się wkład będzie kończył, bo tu się będzie zmieniało, a wygląda jak groszek zielony. I myślę, że jest bardzo eleganckie. Tu się przyjrzyjcie, a tu mam jeszcze wkłady takie do niego, różowe na przykład. Nie wiem, czy się nauczyciele zgadzają, żeby różowym pisać, czy nie bardzo? Nie bardzo. Aha, no dobrze. Nie sądzę. No dobrze. I co? Jak powiedz, zakreślacze ci się przydają? Bardzo. Przy tym? Tak? Na jakiejś cel lekcji, żeby napisać cel lekcji, tam cel, kryteria, no to właśnie zawsze sobie podkreślam. Wszystkie koleżanki mają podkreślacze. Podkreślacze to taki szał, a tym bardziej, jak się ma taką paletę kolorów w podkreślaczach. Jakieś tam żółte, odblaskowe, czerwony, taki nieczerwony, pomarańczowy. No to zaraz Wam je pokażemy. Zobaczcie jeszcze... Nimi można pisać różne strony, tak? Można pisać cienko, można pisać grubo. No i są pastelowe, ładne, więc myślę, że
naprawdę fajne wzorki z boku zeszytu też powstaną. A cienkopisy? Jak tam się pani, proszę pani, przydają cienkopisy? O, zobaczcie, tu mam taki zestaw. Przydadzą się do tego, no. Jak się zapomni długopisu. No to też. Ale ja tam widziałam, że przy biurku bez przerwy na przykład odrysowujesz różne rzeczy. Tak. Kalkujesz albo do robienia grafik, do robienia jakichś takich, popatrz tutaj. Cienkich zawiasów. Precyzyjnych grafik. One naprawdę bardzo ładne mają kolory. No i też mają ten taki grypowy przytrzymanie. No i na koniec, co mamy? Nożyczki ze specjalnym wkładem. Tak. Otwórz proszę. Mamy tutaj, ops. A ja tu wyjmę. Zamknięcie. Ono ma specjalne zamknięcie, tak żeby po prostu się, pani chyba pozwoli. Trzeba przeciąć. To się nie da. O, już mam. One mają specjalną blokadkę taką. O, trzeba kliknąć, tak żeby po prostu nie pokaleczyły niczego w plecaku. I na samiutki koniec, co my mamy takiego pięknego? Mamy kredki, takie grubasy, które pozwalają naprawdę na wiele sposobów malować. To są kredki świecowe, jedne i drugie. No, mają bardzo ciekawe kształty. I bardzo dobre jest to, właśnie dla takich małych dzieci te kredki są świetne, bo one są i w różnych kolorach i łatwiej jest dzieciom je trzymać, bo takie małe 2-3-4-letnie dzieci, tam 5, to jeszcze nie malują tak precyzyjnie jak takie starsze dzieci, które już chodzą do malują, szkoły. Malują, tak. Malują każdą stroną tej kredki, ale uczą się, zobaczcie, prawidłowego trzymania, tak? Bo muszą tą kredkę, zazwyczaj malują tak maluchy, ale powolutku będą się uczyły w ten sposób malować. To opakowanie przezroczyste zostawcie, bo ono się przyda do przechowywania kredek, bo ono się zamyka i jest wielorazowego użytku. No i cóż, pomóc pani? Troszkę, dobra. Okej. No i co, możemy otworzyć, to wypadnie samo. O, pokaż jakiś ładny, intensywny kolor. Wyjmij, a ja ci otworzę. Wyjmij. Granatowy. Na tyle dobre jest to, że młodsze dzieci właśnie nie trzymają tak jak my, tylko że tak jakoś tak trzymają, o tak, i to im ułatwia, że ta kredka nie jest taka, że łatwo im trzymać po prostu. Łatwo im trzymać. I taka kredka by się trochę połamała, jak takie małe dziecko by tak tam coś malowało, a taka sobie spokojnie maluje, opsa, można jakoś robić takie tła. Tak, a wam się przyda właśnie tak do jakichś ciekawych prac plastycznych i powstanie jakieś wyjątkowe dzieło sztuki. No to co? Klej jeszcze został nam. Klej. No, klej w sztywcie, podstawa w wyposażeniu, wygodny, wysuwany. Chowany. Ładnie pachnie, naprawdę. Ale nie zjadamy kleju. Większość, to właśnie wszystkie są na bazie wody i łatwo się te rzeczy, czy kredki, czy flamastry spiorą. Jak się trochę ubrudzicie, to się z tego ucieszą rodzice, ja coś o tym wiem. Bardzo. Żegnamy się, pa!